Proszę Państwa, 10. rajd zabytkowych pojazdów połączony z 9. eskapadą patriotyczną. Jesteśmy w Stradowie, 3. dzień naszej imprezy, już praktycznie koniec. Zmierzamy do Kaźmierzy, sprawnościówka z dzieciakami z domu dziecka, z młodzieżą, przepraszam, z domu dziecka i przejazd do Państwa postawków do Odonowa. Ile samochodów wystartowało? Samochodów 28, ale teraz już niektórzy się porozjeżdżali, ponieważ no, pogoda nie sprzyjała. Daleko, a pogoda też niezbyt właśnie sprzyjała, tak. Pogoda? O, kratkę. Soboty ładnie. Nie, piątek ładnie, sobotę lało. Dzisiaj pięknie. Ale jest fajnie. Super. A prawda. Jakie wrażenie? Wrażenie? Dobre. Słoneczko świeci. Impreza udana. Impreza udana. Masę zwiedzania. Tak. Państwo przyjechaliście skąd? Z Opolsku. Teraz właśnie na rajdzie skąd? O, my w ogóle jesteśmy ze Szczecinka, ale przyjechaliśmy z Krakowa. Ze Szczecinka. Tak. I co to za pojazd? MG Midget 1962 rok. No, my tradycyjnie jeździmy co roku, więc... Macie Państwo klimatyzację w samochodzie? Mamy. A, dlatego otwarte okna. Auto jest którego roku, bo jest imponujące? 71. Imponujące. 71. Witam, młody człowieku. Dzień dobry. Jak impreza? Dobrze. Proszę? Dobrze. Dobrze, tak? Auto wytrzymało? No tak. My jesteśmy już któryś raz na rajdzie, także... Także macie auto wprawione. Wprawione. Także impreza udana. Przede wszystkim dużo słońca było, bo nam wyszło, więc musi być, a zwłaszcza, że to jest patriotyczna, więc mam nadzieję, że wszystko się uda i zakończymy miłym występem, bo jedziemy do domu dziecka. Auto imponujące. Dziękujemy. Jak się sprawiło? Bardzo dobrze. Zadowoleni Państwo, że Panie są? Zmęczeni? Troszeczkę. Nie tak znowu koniecznie zmęczeni, chociaż pogoda była jaka była. Nieszczególna. Nieszczególna. Ale atmosfera. Atmosfera jak zwykle przednia. Jak zwykle przednia. Jeździła Pani na torze? Jeździłam. I znaczy żyje Pani, czy jest wszystko w porządku? Jeszcze żyję i mam nadzieję, że w przyszłym roku też pojeżdżę. Rajd się udał? Oczywiście. Ale kabriolet? Kabriolet, ale tylko dzisiaj zgięty dach, ponieważ wczoraj niestety nie dopisała nam za bardzo pogoda, ponieważ deszcz padał i no, dzisiaj piękne słoneczko, więc mogliśmy zdjąć. Proszę? Wszyscy chwalą ten rajd, może ktoś będzie narzekał. Chyba nie ma takiego. Nie, ale powiedzcie, że było beznadziejnie. Tak, tak było. No nie tak było, tylko że było beznadziejnie. Jak super było. Super było. Ej, chłopcy, to są chłopcy i dziewczyny? Chłopcy i dziewczyny. Chłopcy i dziewczyny. Chłopcy i dziewczyna. Dziewczyna się ten denerwuje, widzę. Tak, bo to jest taki autoalarm. No, auto ekstra. Jak z osiągami? Coraz lepszym. To znaczy? Już 70? Z roku na rok lepsze. Już ma 26 lat. Znaczy nie widać po nim. Ma. Dlatego mówię, że jest coraz lepszy. Ma 230 koni. No wiadomo, no. Jest czystym autem sportowym, turystyczno-sportowym. Z elektroniki jest tylko wtrysk. Poza tym nie ma ani ABS-u, ani wspomagania. Brałem udział dwa razy w rajdzie Monte Carlo historycznym w 2010 roku i w 2011. W zeszłym roku w rajdzie polskim historycznym, pierwszym rajdzie polskim historycznym, właśnie coś zrobionym na zasadach rajdu Monte Carlo. No i z sukcesem, bo drugie miejsce w klasie, trzecie miejsce w generalce w rajdzie polskim. Na tym oto samochodzie to jest Fiat 128 Sport Coupé z 75 roku, silnik 1300. Silnik 1300? Tak. Proszę się jeszcze przedstawić na przykład. Artur Burtan. I nie powiem. Pani kręci również, ale nie najwyżej. Nie to się wysoko wkręcić. Po tylu dniach i Pani się uśmiecha. Tak, tak, bo jestem pozytywnie nastawioną osobą. Znaczy pozytywnie nastawioną, czy rajd się udał? No rajd musiał się udać. No to nie ma w ogóle takiej opcji, żeby się nie udał. Na ostatni dzień. Tak.
Pogoda, no pogoda jest zawsze zmienna. Ale to jest nieprzewidywalne. Nieprzewidywalne. Ważne, że atmosfera i ważne, że państwo jedziecie trzeźwi. I że się nic nie popsuło. Pasażerowie są trzeźwi. Tak. Kierowcy? Kierowcy niekoniecznie. Nie, no na trzeźwo po tych drogach nikt nie pojedzie, to my to wiemy. Auto śliczne. Urodziło się w 38 roku. W 38, czyli to jest już staruszek. Tak. I przygotowanie takiego auta do rajdu. Ja go mam już 39 lat, także to już. No nie, ale to wiadomo, że problem z częściami, problem z. Nie. To już, tak jak mówię, no wszystko prawie oryginalne w nim jest, no bo nie ma możliwości dostania jakichś części. Niby podmiana jest za jakiś z Moskwiczów tych 400, ale już nawet sam tych samochodów nie ma dostępnych. Państwo jesteście który raz na rajdzie? Tak, na tym rajdzie pierwszy raz. Tak. I przyjedziecie za rok? Przyjedziemy, oczywiście. Oczywiście, jak pan Kruba będzie organizował. Państwo byli tym samochodem w Paryżu. Tak, w 76 roku, w 74 roku go kupiłem, w 76 roku zrobiliśmy sobie wycieczkę. I policja państwa przepuściła przez Polskę? Tak, bo na Czechosłowację do Czechosłowacji to przez znajome przejście przejeżdżałem, bo kiedyś autobusem jeździłem, także ten, no i przez Niemcy do Strasburga, Trua byliśmy we Francji, w Paryżu, no i z powrotem tą samą drogą żeśmy wrócili.